Przystępujemy do następnego pytania. Posłowie Barbara Dziuk, Ewa Malik, Jacek Osuch, Krzysztof Kubów i Elżbieta Duda z klubu Prawo i Sprawiedliwość pytają w sprawie zwiększenia wydobycia węgla w czasie kryzysu. Jako pierwsza pytanie zadaje pani poseł Barbara Dziuk. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Inwazja Rosji na Ukrainie oraz niespotykany wcześniej kryzys energetyczny w Europie udowodniły, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez paliw konwencjonalnych. Według prowadzonej przez Unię Europejską polityki polskie kopalnie mają przestać działać do roku 2049. Tymczasem węgiel ponownie okazał się najbardziej stabilnym surowcem do produkcji energii elektrycznej przez wiele państw europejskich. Pragnę dobitnie zaznaczyć, iż węgiel daje suwerenność. W dobie kryzysu energetycznego należy zmierzać w kierunku zwiększenia wydobycia węgla w kraju. Realizowana od lat unijna polityka dekarbonizacji przełożyła się na stopniowe zmniejszenie wydobycia węgla w rodzimych kopalniach. Jednak to węgiel pozostaje surowcem, dzięki któremu możemy sobie zapewnić stabilne i pewne dostawy energii. W związku z powyższym mam pytanie do pana ministra. Czy w dobie kryzysu energetycznego wywołanego przez agresję Rosji na Ukrainę rząd polski planuje utrzymać lub zwiększyć nasze rodzime wydobycie węgla? Dalszą część pytania kontynuuje pan poseł Krzysztof Kubów. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Ja bym chciał się dowiedzieć, jakie działania zreformowania energetyki podejmuje rząd Prawa i Sprawiedliwości w kontekście roli węgla w hutnictwie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Odpowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pan Marek Wesoły. Bardzo proszę. Panie marszałku, szanowni państwo. Dziękuję bardzo za te pytanie, zarówno pierwsze, jak i drugie, oba myślę ważne bardzo w dzisiejszych czasach. Żeby jednak szczegółowo odpowiedzieć na to pytanie i pokazać kontekst wyzwania, przed którym stoimy w perspektywie nie tylko kryzysu energetycznego w Polsce, ale też polityki energetycznej Europy, to chciałbym przypomnieć przede wszystkim to, że Ministerstwo Aktywów Państwowych złożyło do Komisji Europejskiej wniosek notyfikacyjny regulujący m.in. kwestię pomocy publicznej dla spółek objętych systemem wsparcia Polskiej Grupy Górniczej Tauron na wydobycie węglokoksu kraj. W związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz wywołaniem kryzysu energetycznego Ministerstwo Aktywów Państwowych dokonało również analizy tego wniosku i został ten wniosek zaktualizowany i złożony, ta aktualizacja złożona w tym miesiącu do organów Unii Europejskiej. Aktualizacja dotyczy przede wszystkim sytuacji gospodarczej, inflacji, przeliczania kwot, które w tym pierwotnym wniosku się znalazły. Wniosek notyfikacyjny zawiera szczegółowe plany operacyjne kopalń. Wskazują one te wszystkie elementy prowadzenia działalności w danej kopalni w perspektywie jej funkcjonowania określonej w umowie społecznej. Głównymi elementami założeń do funkcjonowania jednostki są wielkość wydobycia, przychody, struktura sprzedaży, koszty, stan zatrudnienia, nakłady inwestycyjne i wielkość pomocy publicznej udzielonej danej jednostce. Każda z kopalń ma precyzyjnie wskazaną wielkość wydobywanego węgla w poszczególnych latach. Przypominam, że umowa społeczna podpisana pomiędzy rządem, przedsiębiorcami a stroną społeczną zakłada stopniowe i powolne zmniejszanie ilości wydobywanego węgla systematycznie aż do roku 2049. Należy również przypomnieć, że celem wypłacania pomocy publicznej jest ograniczanie zdolności produkcyjnych, jednak w taki sposób, aby zapewnić stabilne funkcjonowanie kopalń wskazanych w umowie społecznej do konkretnych terminów ich funkcjonowania. W związku z powyższym ewentualna decyzja o zwiększeniu wydobycia wymaga ponownego przeliczenia całego systemu wsparcia, ponieważ redukcja zdolności produkcyjnych i ograniczanie wypłaty pomocy publicznej mają mieć charakter degresywny. Niezależnie od tego Ministerstwo Aktywów Państwowych na bieżąco analizuje sytuację podażowo-popytową na rynku węgla kamiennego w obszarze energetyki zawodowej, przemysłu, ciepłownictwa oraz gospodarstw domowych.
Zwracam uwagę, że poprzedni sezon grzewczy był wyjątkowy, jeśli chodzi o sprzedaż, dostawy i dystrybucję węgla. Obecnie importerzy dysponują zapasem węgla energetycznego, który gwarantuje bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego. Dodatkowo stany magazynowe w ciepłownictwie, elektroenergetyce są bardzo zadowalającym wysokim poziomie. Wydaje się więc, że w obecnej sytuacji zaopatrzeniowej nie ma potrzeby radykalnego zwiększania wydobycia z polskich jednostek. Jednocześnie zaznaczam, że w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych zdarzeń na rynku paliw stałych istnieje możliwość czasowego, nieznacznego zwiększenia wydobycia z kopalń objętych systemem wsparcia. I właśnie w tym kierunku idzie Ministerstwo Aktywów Państwowych. My w tej chwili analizujemy wszystkie kopalnie, sprawdzamy, w których kopalniach niskim nakładem finansowym i z absolutnym uzasadnieniem ekonomicznym są możliwe inwestycje, które będą właśnie przeciwdziałały przede wszystkim temu, aby nam nie spadało wydobycie węgla, więc w pierwszej kolejności stawiamy na to, aby realizować umowę społeczną i te wszystkie zapisy na tym poziomie, na którym zostały zrobione założenia, a zagrożenia tego spadku zawsze się pojawiają i tych czynników jest bardzo dużo, nie będę w tej chwili o nich mówił. I drugi kierunek to taki, aby być przygotowanym do ewentualnego zwiększenia wydobycia na okres zagrożenia. I tutaj również potrzeba inwestycji, aby sobie tą możliwość otworzyć i aby być przygotowanym do tego, kiedy kolejne zagrożenie, takie jak było w zeszłym roku, będzie, by powodowało to, że również polskie kopalnie będą zwiększały to wydobycie, a nie tylko będziemy opierać się na imporcie surowca z zewnątrz. I na dziś prace idą w tym kierunku. Oczywiście cała ta sytuacja energetyczna wymaga również dialogu z Unią Europejską i w trakcie notyfikacji wniosku będziemy również rozmawiać o tym kryzysie, będziemy rozmawiać o tym, czy istnieje możliwość korzystania jednak z surowców, które posiada nie tylko Polska, ale również cała Unia Europejska, bo przecież Polska jest członkiem Unii Europejskiej i ten surowiec na dzisiaj również może być zabezpieczeniem dla całej Unii Europejskiej. W kontekście tego drugiego pytania, tutaj jest w miarę kwestia bezpieczna. Jastrzębska Spółka Węglowa, która dzisiaj dostarcza do hutnictwa węgiel koksowy, ma zapewnione dostawy, jest jedyną spółką w Europie, która obsługuje rynek koksowy. Oczywiście dzisiaj hutnictwo idzie w kierunku zielonym, idzie w kierunku pieców elektrycznych, ale to jeszcze długi, długi proces i w moim przekonaniu Jastrzębska Spółka Węglowa i węgiel koksujący jeszcze przez następne lata, o ile nie będą pojawiały się tego typu zagrożenie, jak ostatnie zagrożenie metanowe, dyrektywy metanowej, rozporządzenia metanowego, to Jastrzębska Spółka Węglowa i jej przyszłość jest w miarę stabilna. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dodatkowe pytanie zadaje pani poseł Barbara Dziuk. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Rząd Prawa i Sprawiedliwości spogląda przede wszystkim na bezpieczeństwo obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, na bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Warto pamiętać, że węgiel ma wciąż istotne znaczenie dla stabilizacji krajowego systemu energetycznego, a o jego utrzymanie jako źródła energii powinno się dbać. W związku z tym mam pytanie, czy rząd planuje minimalizować import wyżej wymienionego surowca? Pan poseł Kuba, bardzo proszę. Ja jeszcze pytanie uzupełniające do pana ministra. Czy Polska stawia na alternatywę dla wykorzystania węgla w energetyce poprzez alternatywne źródła energii? Dziękuję. Dziękuję. Ponownie odpowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pan Marek Wesoły. Pani poseł, jakby pani końcówkę pytania. Czy rząd planuje minimalizować import wyżej wymienionego surowca, czyli węgla? Szanowna pani poseł, panie pośle, oczywiście myślę, że rząd planuje to, aby wykorzystywać przede wszystkim swój własny surowiec. My importujemy tylko i wyłącznie surowiec, którego brakuje w systemie energetycznym. Nie importujemy w głównej mierze my, ale również importuje ten węgiel rynek prywatny, czego tutaj, no, na co nie mamy wpływu. Stąd ta pierwsza część mojej odpowiedzi. Najpierw nasz węgiel rodzimy i dopiero to, czego zabraknie i czego nie możemy wydobywać, bo jesteśmy w rygorach umowy wniosku notyfikacyjnego, pomocy publicznej, dopiero wtedy uzupełniamy to importem. W kontekście pytania dotyczącego pytania pana posła Kubowa,
które dotyczyło alternatywy źródła energii. Oczywiście to jest ogromne wyzwanie. My prowadzimy pracę nad wykorzystaniem tej zarówno technologii IGCC, jak również CCS-u. W połączeniu te dwie technologie mogą dać perspektywy wykorzystania naszego surowca w sposób, który będzie akceptowalny przez Unię Europejską, będzie akceptowalny również przez przepisy Unii Europejskiej. To wymaga inwestycji, wymaga dużych nakładów. Prowadzimy te prace. Nie ukrywam, że dzisiejsze przepisy Unii Europejskiej utrudniają wprowadzenie tego typu technologii, ponieważ Unia Europejska wsparcia dla technologii wykorzystujących surowiec, jakim jest węgiel, nie przewiduje. Jednak my jako kraj uważamy, że mamy tego surowca na tyle dużo, że warto te prace prowadzić i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy w stanie uruchomić przynajmniej jedną z takich instalacji, które pokażą, że nie tylko poza naszym kontynentem, ale również u nas w Europie wykorzystanie surowca w sposób ekologiczny jest możliwe. Dziękuję. Dziękuję bardzo.